naszą dzisiejszą szwedzką przygodę zaczynamy w miejscowości o dosyć trudnej nazwie. Odwrócę się, żebym się nie pomyliła. Jest to Sevedstorp. Sevedstorp. Na pewno już widzicie za mną i domyślacie się, że to miejscowość, która znana jest w Szwecji jako Bullerbyn. Dlaczego? O tym już za chwilkę sami się przekonacie. Przechodzę właśnie obok Zagrody Południowej. Na pewno domyślacie się już, co to za miejsce. To tutaj, jako dziecko, wychowywała się Astrid Lindgren, autorka powieści Dzieci z Bullerbyn. Ta miejscowość, co prawda, nazywa się inaczej, ale to właśnie ona była inspiracją do stworzenia tej książki. Za moimi plecami trzy zagrody. Południowa, troszkę dalej zagroda środkowa, a jeszcze dalej na końcu ukryta wśród drzew, ale zaraz zobaczymy ją z bliska, zagroda północna. To tutaj w tych zagrodach, w książce Dzieci z Bullerbyn, mieszkają bohaterowie. Dzieciaki w waszym wieku. Pamiętacie ich imiona? Przypomnijmy sobie. Zacznijmy od zagrody południowej, przed którą właśnie stoję. To tutaj w książce Dzieci z Bullerbyn mieszkał, pamiętacie kto? Ulle. Tym razem zagroda środkowa, w której mieszkała trójka rodzeństwa. Lisa i jej dwaj bracia. Lasse i Busse. Czy pamiętacie, że Lisa to narratorka naszej książki, czyli osoba, która w niej opowiada? Mówi się, że Astrid Lindgren wzorowała ją na samej sobie. Została nam jeszcze trzecia zagroda, czyli zagroda północna. To tutaj mieszkały dwie siostry, Anna i Britta. Ta szóstka bohaterów książki, którą być może już czytaliście, albo dopiero przeczytacie, ta szóstka bohaterów wychowywała się w tym wspaniałym miejscu. Popatrzcie, jak fantastyczna przyroda ich otaczała. Myślę, że kiedy tutaj się rozejrzymy, to łatwo sobie wyobrazić wszystkie przygody, które przeżywali, drogi, którymi chodzili. Tak naprawdę tymi drogami jako dziecko wędrowała Astrid Lindgren. To tutaj bawiła się, tutaj wdrapywała się na drzewa, bo musicie wiedzieć, że bardzo to lubiła. Sprawiała trochę kłopotów, lubiła psocić, robić żarty, broić. Ale była też bardzo wesoła i lubiana. W zagrodzie środkowej mieszkała jako dziecko, był to dom jej taty. Później przeprowadziła się do pobliskiego miasteczka, które też dzisiaj za chwilkę odwiedzimy.
Stoimy właśnie w Nes, czyli miejscu, gdzie urodziła się Astrid Lindgren i gdzie mieszkała przez jakiś czas ze swoją rodziną. Niestety wszystko jest dzisiaj zamknięte, jest poniedziałek, dopiero jutro będzie otwarte, ale mamy nadzieję, że uda nam się wejść chociaż na chwilkę, aby pokazać Wam dom, w którym przyszła na świat. Jak zapewne się domyślacie, nie udało nam się wejść, aby zobaczyć dom Astrid Lindgren, ale to tutaj, w tym budynku, który widzicie za moimi plecami, w 1907 roku rozpoczęła się historia wielkiej pisarki. Nawet ulotka, którą dostaliśmy, jest zatytułowana Tu, gdzie wszystko się zaczęło. Bo to właśnie tutaj, 14 listopada 1907 roku, na świat przyszła Astrid Anna Emilia Eriksson, bo wtedy jeszcze tak się nazywała. Selfie z Astrid. Widać słońce w cieniu. Jesteśmy w Vimmerby, niewielkim miasteczku, w którym znajduje się rzeźba Astrid Lindgren. Jak przystało na pisarkę, zobaczcie, ma tutaj maszynę do pisania. Kiedy Astrid Lindgren żyła i tworzyła dla dzieci, nie było wtedy jeszcze komputerów, więc dlatego ma tutaj maszynę do pisania, a nie takie nowoczesne sprzęty, jakie znacie dzisiaj. Ta rzeźba została stworzona na cześć autorki, tej wielkiej pisarki dla dzieci w 2007 roku. A dlaczego właśnie tutaj, w Vimmerby? Dlaczego tutaj można usiąść sobie z Astrid przy stole i podziwiać ten niewielki ryneczek? Bo właśnie tu, w tym miasteczku, Astrid Lindgren mieszkała jako nastolatka. Wiecie już, gdzie jako dziecko bawiła się, gdzie wspinała się na drzewa, jak wyglądały łąki i pola Bullerbyn, ale tak naprawdę Sevenstorp, po którym biegała jako dziecko. Ale to tu, w miasteczku, żyła już jako dziewczynka. Za chwilę pokażę Wam gazetę, miejsce, w którym pracowała już jako 16-latka. Wiecie co? Łączy się z tym ciekawa historia. Kiedy Astrid miała 13 lat, napisała w szkole wypracowanie. Było tak świetne, że jej nauczyciele postanowili, że powinno ukazać się w gazecie. Tak też się stało. Tutaj w gazecie w Vimmerby ukazało się opowiadanie, które napisała Astrid. Wszyscy jej gratulowali, rozpoznawali ją na ulicy, ponieważ opowiadanie było świetne, a ona tak się wstydziła, że wtedy pomyślała, że nigdy na pewno nie będzie pisarką, bo jest jej zbyt trudno i wcale nie chce, żeby wszyscy ją znali. Wybierzmy się teraz więc w miejsce, gdzie rozpoczynała, można powiedzieć, swoją karierę pisarską. Vimmerby, jak widzicie, to niewielkie miasteczko, ale wiele miejsc tutaj kojarzy się z życiem Astrid Lindgren.
Jesteśmy na uliczce, gdzie kiedyś była siedziba gazety Wimmerby, w której to pracowała Astrid Lindgren. Zaczęła już w wieku 16 lat i pomimo, że wcześniej, tak jak Wam mówiłam, nie chciała być pisarką, bo sława i to, że wszyscy ją rozpoznawali, niezbyt jej się podobało, jednak później okazało się, że jej talent jest tak duży, że powinna pisać. Może nie tyle praca w gazecie, co gazeta była bardzo ważna dla Astrid Lindgren. Często pojawiała się później w jej książkach. Być może pamiętacie, kto czytał dziadkowi gazetę w książce Dzieci z Bullerbyn? Musicie wiedzieć i pamiętać, że Astrid Lindgren była niepokornym duchem. Nie była bardzo spokojną i taką, można by to nazwać, ułożoną dziewczynką. Lubiła broić, lubiła płatać psikusy i robić sobie żarty. I gdy tak patrzę na jej rzeźbę, to pierwszą rzeczą, na którą zwracam uwagę, są jej włosy, krótkie. Pamiętajcie, że Astrid Lindgren urodziła się w 1907 roku. To ponad 100 lat temu. Były to czasy, kiedy obowiązywały różne zasady, między innymi to, że kobiety powinny wyglądać w dosyć określony sposób. A tak jak mówiłam, Astrid była niepokorna i słuchajcie, gdy miała 17 lat, obcięła włosy na krótko. Było to ogromne wydarzenie w tym niedużym miasteczku, gdzie wszystkie kobiety nosiły długie włosy, po czym można było je między innymi poznać, a ona obcięła włosy i w trakcie spacerów nosiła często kapelusz. Ludzie podchodzili do niej i prosili, żeby zdjęła kapelusz i pokazała, czy naprawdę obcięła włosy. To musiało być w tamtych czasach duże wydarzenie. Dzisiaj każdy z nas wygląda tak, jak chce, ale 100 lat temu nie wszystko było takie proste. Cisza. Więc spokojnie można tutaj wybrać się na spacer, przejść po uliczkach i poznawać życie Astrid Lindgren. Naszą wędrówkę po Wimmerby kończymy w miejscu, gdzie Astrid Lindgren została pochowana. Jesteśmy na cmentarzu, gdzie znajduje się jej grób rodzinny. Pomimo, że większość życia spędziła w Sztokholmie, to chciała, aby pochowano ją tutaj z rodzicami, Samuelem i Hanną. Jak widzicie, nazwisko rodzinne Astrid Lindgren to Eriksson. Kamień, który tu widzimy, pochodzi z farmy, na której się urodziła. Astrid Lindgren zmarła w 2002 roku, czyli wcale nie tak dawno. Przeżyła 95 pięknych lat. Tutaj żegnamy się z nią i wracamy jeszcze na chwilę do Bullerbyn. Szwecję odwiedzamy pod koniec września, czyli po sezonie. Jak widzicie, wszystko tutaj jest zamknięte. Nie ma nikogo poza nami, ale słyszałam, że latem, w samym środku sezonu, jest tutaj bardzo dużo dzieci. W tym Bullerbyn, jak w prawdziwym hałasowie, słychać krzyki i śmiechy. Jest tutaj też kawiarnia, w której wtedy można się napić czegoś ciepłego. Trochę żałuję, że dzisiaj jest zamknięta, bo wcale nie jest nam tutaj zbyt ciepło. Więc może kiedy tutaj przyjedziecie, będziecie mogli pobiegać drogami i też spróbować herbaty albo lemoniady właśnie z miejsca, które jest dzisiaj zamknięte, ale jest tuż za mną. Jesteśmy jeszcze na chwilę w Bullerbyn. Trochę się rozmarzyłam, patrząc na te trzy zagrody i powiem Wam, że chyba chciałabym być takim dzieckiem z Hałasowa. Biegać drogami, bawić się na łąkach i właśnie hałasować. A Wy chcielibyście
mieszkać w takim fantastycznym miejscu na południu Szwecji? Może kiedyś też odwiedzicie Bullerbyn albo świat Astrid Lindgren. Poczujecie się na chwilę dzieciakami z Hałasowa i też rozmarzycie się tak samo jak ja. Dzisiaj żegnam się już z Wami z Bullerbyn, a dokładniej spod Zagrody Południowej. Życzę Wam, żebyście też kiedyś odwiedzili to piękne miejsce, a może świat Astrid Lindgren, poczuli się na chwilę dziećmi z książki i mogli marzyć tak samo jak ja, odkąd tutaj się zjawiłam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji, o polubieniu tego filmu i namawianiu innych, żeby też oglądali Naukę w plecaku. Do zobaczenia!